Zadanie. Dane są wielomiany W, P i Q. Znaleźć i uporządkować wielomian określony następująco. I mamy tutaj określenie naszego wielomianu. Trzeba po prostu wymnożyć liczby przez poszczególne wielomiany. Minus 3 przepisujemy i minus 3 wymnażamy przez wielomian W od X. A wielomian W od X, jak widzisz, ma taką postać. Stąd powstał ten nawias. Następnie spisujemy plus 2 i liczbę plus 2 wymnażamy przez postać wielomianu P od X. Stąd mamy w nawiasie to wyrażenie. Następnie spisujemy minus 5 i minus 5 wymnażamy przez Q od X. A Q od X, jak widzisz, ma taką postać. Stąd ten nawias. Teraz szybciutko, już tutaj przyspieszymy, wymnażamy liczby przez stojące za nimi nawiasy. Więc mamy wymnożony pierwszy nawias, tutaj mamy wymnożony drugi nawias. Myślę, że to jest proste. I minus 5 wymnażamy przez trzeci nawias. Teraz wyrazy podobne należy wyredukować. Podkreślamy w ten sam sposób x i kwadrat i otrzymujemy 29x kwadrat. Teraz podkreślmy wyrazy z x i po redukcji otrzymujemy 21x. I na końcu wyrazy wolne podkreślamy w jeszcze inny sposób, otrzymując minus 26. Więc jest to nasz już szukany, uporządkowany wielomian. W tym przykładzie, jak widzisz, ćwiczyliśmy mnożenie poszczególnych wielomianów oraz dodawanie i odejmowanie wielomianów.